Cześć. No a dzisiaj po meczu Kolumbia, Anglia. Wiecie, że późno się skończyło, była dogrywka i karne, przynajmniej niektórzy pewnie. Taki, mam nadzieję, szybki, krótki materiał. Najpierw zagadka. Zagadka będzie dotyczyła paczki, którą dostałem od widza Sebastiana. Sebastian, proszę, nie podpowiadaj. Paka jest ciężka. Waży 4 kg 800 g. Jest jedna rzecz w paczce. Jedna w sensie takim, że nie ma tam 20 kudek albo innych zamków. Jest po prostu jedna paka. Jedna paka, jedna rzecz w paczce. I tyle, no. Zachęcam do zgadywania w komentarzach. Cóż to może być? Będziemy to testować. I to siłowo zapewne. I pewnie być może nie siłowo, no zobaczymy. A teraz na takie dogranie wieczorne, trochę nalenia, chciałem wam pokazać jeszcze raz, już było mi na kanale, kutka Abus Titalium. Otwórzmy sobie ją i dwa słowa o tym podczas tej operacji opowiem, bo ja ją otwierałem, ale chyba nie była to... Na pewno był niemy film o tym. I być może było coś jeszcze, ale chciałem wspomnieć dwa słowa o praktyce, teorii, o praktyce lockpickingu. Otóż teoria mówi, taka czysta teoria, bardzo, bardzo ogólna, że no, napinamy błąd, tak delikatny błąd jest wykonania kłódki. Zawsze jakiś tam pin jest pierwszy lub drugi, trzeci, czwarty, nieważne, ale chodzi o to, że któryś jest taki, który ciężko wcisnąć, ten wciskamy i jak powoli wciskamy, to coś tam pyknie i pyknie. Na napinaczu poczujemy lekki ruch i później bierzemy następnego, szukamy i tak dalej, i tak dalej. To jest taka teoria. Ja wam powiem, że ja jak zaczynałem zabawę z lockpickingiem lat temu, no nie tak dawno, no ze 2-3 może lata temu, to ja kompletnie wkładam tutaj wytrych, ja nie wiedziałem, co ja tu naciskam w ogóle, jak to wyczuć, który pin, jak głębokość w ogóle, to już w ogóle masakra. Trzeba ćwiczyć, bo jeżeli kogoś to interesuje, tak jak chcemy, jak puzzle, kostka Rubika, czy inne tam znaczki, no to jest jakieś tam hobby, no i nie wiem, albo zbieramy wiedzę, albo próbujemy robić to szybciej, albo coraz tam trudniejsze aspekty tych naszych elementów, które nas interesują, wyszukujemy i to są puzzle coraz większe, czy to jest kostka Rubika 40 elementów, nie wiem, może nie ma 40 elementów na jednej ścianie, no ale więcej niż 9 na pewno są. Dobra, nieważne, się rozgadałem. Zmierzam do tego, że są różne zamki, różne feedbacki, to nie da się opisać pewnie nawet w 5 książkach tego, jak tutaj to wyczuwać, a jeszcze inaczej każdy, kto próbuje to robi to po swojemu, w sensie no, wypracowuje jakąś swoją metodę na próby ataków na zamki, mniej lub bardziej skuteczną, ale swoją. Dobra, to ja tyle wstępu, wybaczcie mi oczywiście za pazury, bo słoneczniki już są do nabycia na bazarach, więc wybaczcie, ale to będzie, ja to próbuję szarować, ale to niestety tak brudzi, że nie bardzo jest jak to doczyścić. Słyszałem nawet kiedyś od gościa, że w komentarzu jakiś pod filmem, że w zeszłym roku, że jestem nobem, bo jem słoneczniki, a powinienem jeść ziarno, takie w paczkach. Tam próbowałem z nim dyskutować, to był mój błąd, bo myślałem, że kurde, jak to ziarno, przecież kurde, wyjdź do ludzi, człowieku, spróbuj świeżego słonecznika. Nie, upierał się, że jednak ziarno z paczki, takie w stylu dla ptaków jest lepsze. Dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Napinam lekko i tak jak w teorii książkowej, szukamy pinu, który by dawał opór. O, w tym przypadku mamy fart. Jest to pierwszy pin. Słuchajcie, może będzie słuchać te ustawienia. Chyba było słychać. Łatwo przecisnąć te kłódki i wtedy też pyknie, ale pyk i pójdziemy za głęboko wydrych i po jabłkach. Teraz szukamy znowu drugiego.
Pino, który by chciał zagadać. No, chyba tam głębiej jakiś siedzi. Dobra. I znowu. Teoria jest świetna. Ta lockpickingowa. Ale naprawdę, żeby ją zastosować, uwierzcie mi, no trzeba ćwiczyć. Jak mówiłem, mi na początku kompletnie nie udawało się nic, jeśli chodzi o wyczucie, który to pin w ogóle trzeba wciskać. A tutaj z takimi kłódkami, które mają dość szeroki wjazd, twierdzę, że radzę sobie całkiem spoko. Dobra, to tyle na dzisiaj. Wybaczcie, że film jest krótki. Też wracam do tej takiej starej do kłódki, która była już na kanale. Przynajmniej raz czy dwa. Ale jest późno, był mecz, a rano trzeba wstać. Więc tyle na dzisiaj. Zgadujcie, co tam w tej paczce jest. Ciężkiej. 4 kg 800 gramów. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.